Wyczytałem ostatnio w Men's Health, że nie ma lepszego ćwiczenia na nogi niż przysiad przedni. Ponoć nie dość, że świetnie wzmacnia mięśnie stabilizujące, pomaga poprawić technikę przysiadu, to też zbuduje im potężne czwóry. Całe życie ćwiczyłem na maszynach, także, ale to na pewno nie ma dużego znaczenia. Co jest? Wracam na maszynę Smitha. Słuchajcie, zanim się łatwo poddacie i tak zrezygnujecie z wolnych ciężarów na rzecz sprzętu na maszynie, mam dzisiaj dla Was świetną wskazówkę, jak ułożyć prawidłowo sztangę do przysiadu przedniego, żeby Wam nie spadała. Bardzo często używam i to jest moje ulubione ćwiczenie gdzieś tam do nauki ważnego. Nazywa się przysiad Frankenstein. Ustawiam się. Wchodzę dosyć głęboko pod sztangę. Macie czuć delikatny, nawet taki, nie ma Was przyduszać, ale macie czuć delikatny dyskomfort. Tu pomiędzy gardłem a boczną częścią miesiąca ramiennego znajdziecie taki dołek. Sztanga powinna być ułożona właśnie w tym dołku. Napinamy mięśnie, trzymam ramiona uniesione, podnoszę do góry, robię jeden krok do tyłu. I teraz wchodzimy do przysiadów tak zwanych Frankenstein, gdzie wymuszamy od Was, jeśli jesteście w stanie zrobić kilka powtórzeń ze sztangą w taki sposób, to znaczy, że sztanga do przysiadu przedniego jest ułożona prawidłowo. Możecie próbować dokładać ciężarów, innych wariantów. Nie będę Wam się o tym mówił, a niezależnie czy przejdziecie na chwyt krzyżny, czy jeśli macie odpowiednią mobilność w stawie barkowym, czy na ten chwyt zarzutowy, czy osoby z gorszą mobilnością śmiało mogą robić na paskach, to już zależy od Was. Najważniejsze, żebyście tu w pierwszej kolejności wiedzieli, gdzie ta sztanga powinna leżeć. Zapraszam do oglądania następnych odcinków.